Witam was bardzo serdecznie, z tym mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Paladynem. No i właśnie w poprzednim odcinku było wiele zachodu, level wbijaliśmy i wiele innych rzeczy, a w tym odcinku bierzemy tą kapliczkę, ładujemy się miksturami wytrzymałości i szybko ekspimy się na podziemnym tunelu. Więc tak poczynimy. Może ja sobie zrobię coś lepszego, w sensie pod czwóreczkę. Założę te miksturki, żebyśmy nie musieli ciągle ich brać, ok? Coś takiego. No i teraz szybko idziemy, żeby się wyekspić z tymi miksturkami, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Okej. W którą stronę idziemy? Na razie dookoła. Tam, gdzie wiadomo, że przejście się zamknie, tam tędy idziemy. No i wiecie, są tu jakieś szkieleciki pojedyncze, ale już pokonane wszystkie łuki. Ohydne łuczniczki są naprawdę bardzo, bardzo wścibskie potworki, a my się i tak ich nie boimy, bo to są naprawdę, naprawdę ciekawe stworki czempioni. Teraz czterech czempionów, co to dla mnie naznaczeni, jacyś tam zniekształceni nawet. Dwa ataki po nich i co nam dali? To na pewno bierzemy. W sumie wszystko. Może nie wszystko, mniejszych miksturek to nie. Chyba, że... Nie no, mniejszych nie bierzemy, chyba że ze dwie takie o. I idziemy dalej. Zobaczymy, co tu na nas czeka. O, klucz wypadł, ale nie bierzemy klucza, bo my mamy bardzo dużo, tam chyba ze 12 nawet. A wystarczy nam to chyba na cały pierwszy akt nawet, więc... O, wale tym poświęceniem, jeszcze mi HP schodzi, więc dlatego... to jest naprawdę, i to przy każdym ataku, więc naprawdę jest ciężko, ciężko. To nie potworki mi zadają uszkodzenia, tylko ja tracę HP swoim atakiem. A to jest naprawdę duża różnica. Atakujemy oczywiście, teraz muszę HP kliknąć, bo normalnie padnę. Szczękowy kaptur, zmieści się? Oczywiście, że nie. Zobaczymy, czy coś ma, bo czasami ma jakieś ciekawe statystyki. O, ta sobie bez problemu poradzi, nasza pomocnica. Ma jakieś statystyki? A, mistrzostwo we władaniu mieczami. No to coś tam ma, zawsze jakaś kaska będzie, przynajmniej te 300-500. Grosz do grosza, będzie majątek. O, coś niebieskiego wypadło, uwaga. Budki. My mamy budki zwykłe, więc niebieskie budki na pewno będą nam potrzebne. O, akurat 4. To tak i to tak. I możemy budki sobie włożyć. Wkładamy budki i idziemy dalej, nie tracimy czasu. A, no tak, ja przecież tracę czas na to zmienianie, już bym się dawno wyekspił. Bardzo ładnie, tam nie patrzymy, co tam jest, idziemy dalej. Byśmy się musieli wracać. Niskie jakości, coś to nawet nie będziemy brać. Jak to białego odcienia, jak szarego czy niebieskiego, to... Nie, niebieskie chyba nie mogą być niskiej jakości. Z tego, co wiem. Dobra, nie przystajemy, idziemy dalej, bo czasu nie ma. A trzeba naprawdę dużo zrobić, tu obszarowo i tak. Ich dziubiemy, a oni się... odradzają. Właściwie to nie oni sami, tylko szamani, ale z tego samego plemienia. O, zwój. A, mamy jednak 20, tak myślałem. Pewnie mamy 20, bo nie używaliśmy dawno i jednak tyle mamy, więc... a, na kamiennych polach nie zaznaczyliśmy punktu nawigacyjnego. Czy by teraz się wrócić, czy... No bo troszkę by trzeba było piętować stamtąd. No to sorry za to, szybko wracamy. Ten punkt robimy i będzie super. No tak w sumie było szybciej, bo i tak nie mamy... Nie, chyba nie mamy tu punktu. Nie klikaliśmy żadnego. Nie, no nie było, nie było. Chociaż może ja się upewnię, może ja się upewnię. Ale nie, 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 na pewno nie było. Bo bym pamiętał, żeby był. Gdzieś tam go zostawiliśmy, a okaże się, że odkryliśmy i będzie lipa. Znaczy, może nie lipa, ale beka na pewno będzie. Tyle piętowaliśmy na marne. Jest tu gdzieś punkt nawigacyjny w tym całym areale? No nie ma. Więc gdzieś tu musi być. Nie tu, tylko tu. Nie odkryliśmy takiej tu części. O, tu gdzieś było. Tej kapliczki nie potrzebujemy, bo to dla czarodziejki na manę. O, gdzieś tu powinno być, bo taki areał tu dziki. O, gdzieś tutaj. O, widzicie, tam gdzie jest potworek. Nas nie było. No i gdzieś tutaj tak mniej więcej. Zobaczymy, gdzie to by mogło być. Tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj też nie ma, tutaj jeszcze może być, ale...
Jest tutaj? Nie, też nie ma, więc gdzie jest ten punkt nawigacyjny? Czy bardziej w tą stronę? Czy bardziej gdzieś w drugą... A punkt, to przecież odkryliśmy, ale czy go kliknęliśmy, tego nie wiem. O, możemy wrócić do miasta, albo nie, przyjdziemy się, co tam, parę metrów więcej w tą czy we w tą. Kamienne pole jest, to jest bardzo malownicza kraina. O, widzicie, nie kliknęliśmy, więc bardzo dobrze. Kamienne pole to jest bardzo malownicza kraina, tu naprawdę możecie znaleźć coś dla siebie. Czwóreczka oczywiście, żeby to nie zabrzmiało dziwnie. Po prostu, nie, mi się to podoba, jakieś krzaki, kamyczki, stosy kamienne, okręgi różne, jak ten kręg kamiennych pól, też bardzo ładne. Dobra, najpierw tu do góry, jak będzie trzeba, to się wrócimy. Krótki miecz dobrej jakości, ale to i tak już jest słabe, już nie bierzemy. Tylko najlepsze rzeczy. Bo wszystkiego nie będziemy brać, bo i tak to jest słabe, a nam zależy na jak najlepszych przedmiotach, więc sami wiecie, jak to wygląda. O, szamana najpierw. Dawno powinien dostać bułę. Oj, punkt, mogłem do miasta pójść, a teraz muszę... A, słabo to zrobiłem. Prymitywny to jeszcze miejsca będzie dużo. Dekarda Kane'a nie mamy, więc musimy kupować te wszystkie zwoje identyfikacji, żeby cokolwiek z nich było. Kupujemy zwoje identyfikacji. Identyfikujemy budki, no zawsze coś, chociaż pancerz pewnie mniejszy, ale za to bonus lepszy. O, 2000 prawie, 1700, ale o, tu niepotrzebnie jeszcze jeden kupiłem. Kasa, kasa, a nie, potrzebnie, bo przynajmniej pierścień. O, 20 do skuteczności ataku i czas działania trucizny zmniejszony. Zamiast tego to też ile? 500, no to 409, ale 500 można powiedzieć, więc też ładnie. Tutaj ustawimy coś takiego. Raz, dwa, to sprzedajemy, żeby było miejsce. To też, no nie chcę takich miksturek dobrych sprzedawać, ale nie mam wyboru, jak miejsce jak w ekwipunku się kończy. Trzeba podjąć jakieś ryzyko i coś poświęcić. 33 tysiące, naprawdę kasa już jest bardzo duża, ale nadal szukamy tutaj jakiej tam zbroi pierścieniowej z dwoma albo trzema miejscami na klejnot. A także trzyslotowej tarczy, ale to jest normalka. Za 120 ten nadkruszony szafir oczywiście. Oszczep to nie, krótki miecz, szarfa, miksturka many i nóż do rzucania. Wracamy sobie teraz dalej. Coś jeszcze wziąłem, co mi nie trzeba, szarfa. Nie, no to słabe, to przecież jest i zepsute i wszystko jest słabe, to nam... zdecydowanie niepotrzebne, ale się wbiłem tu w potworki, widzieliście. To było naprawdę epickie, ja nie widziałem, tu pum, w potworki się wwaliłem. O, naprawdę to było ciekawe. Może jeszcze takie coś się zdarzy. Bądźcie czujni, ja też muszę być czujny, bo ja się nawet nie patrzyłem na grę, tylko na OBS-a, jak tam mi nagrywa. Kluczyk. Jeden kluczyk, duży kluczyk i pierścień. A nie, jednak nadkruszony topaz. Do ataku możemy mieć premię. Ale nie mamy żadnej broni z dwoma albo z trzema miejscami na klejnot. A nawet mamy... Nie mamy żadnej chociaż z jednym miejscem na klejnot, więc co my chcemy tu wrzucać? Zniekształceni tu się nazywają. Później będą potępieni i jacyś inni. Ciekawe potworki. Który poziom wbijamy? Ósmy? Dziewiąty wbijamy. O, ciekawie. Wytrzymałość, identyfikacja na pewno się przyda. Bijemy wszystko na łeb, na szyję. Może będą jakieś zalety z tego, z tej metody. O, dobra, weźmiemy tą manę i tak by leżała taka pliczka, przynajmniej się wypijemy, ona się będzie mogła zregenerować. Po jakimś czasie, tylko chyba ta się nie regeneruje, bo regeneruje się studnia i to jeszcze na jednym graczu, a studnia na pewno się wszędzie regeneruje, nie pozostawia to żadnych wątpliwości. Czy to będzie drugi poziom? Tak. Żeby znaleźć przejście do Mrocznej Kniei, jeszcze trzeba poszukać tu po areałach. No dobra, łyk wapna. Zawsze coś, jakie to jest ohydne, niedobre, ale przynajmniej coś daje. Coś daje. Samej wody bym nie wypił z kamieniem w dzbanku. No tylko po prostu zwykłą taką z wapnem, nawet jedną tabletką czy tam dwoma. Prymitywny sztylet, no jakaś tam cena zawsze jest po 200 czy 200 z kawałkiem chodzi, 200-210. Tu są zawsze potworki, dla mnie to nie ma problemu. Widzicie, no po prostu ich rozwalam. To nie oni mi zadają obrażenia, tylko ja
z tego ataku. Skórzana zbroja musi być z wojnińskiego portalu, to kolejny. Mniejsza mikstura to niemyśliwski łuk, także nie jest potrzebny. I tu jedna z nielicznych lokacji. Skrzynka jest przesunięta bardziej w stronę tamtą. O właśnie, o w to miejsce. Klucz mamy, więc możemy otworzyć. Buty. Możemy wziąć buty. Takie buty. O, włócznia. Nie, włócznia i tak. Jak nie jest żółta, to jej nie bierzemy. Za dużo slotów zajmuje. Lepsze, lepsze. Miksturki. Idziemy dalej. Kasy mi się nie chce zbierać. I tak za dużo by nie było. Patrzcie, jak teraz. O, widzicie, obszarowo ta aura bardzo ładnie działa. A tu jest... Aha, ten był bossem. Fajnie, fajnie. Nawet nie wiedziałem. Level wbiliśmy... No jak cały poziom przeeksplorujemy, to damy do levelu. Co tu można wziąć sobie? Czekajcie, czekajcie. Najpierw to ubijemy. Jeszcze jeden boss na pewno może być, ale zobaczymy, czy będzie. Ostatnio w jaskini nie był. Czy tu będzie, to nie wiem. Nóż do rzucania. Bierzemy. Berdysz to nie. Manę możemy wziąć. Wytrzymałość i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy miejsca. Dobra, idziemy dalej. Bęc, dostałeś, pięknie. Jest tu sztylet, łuczni, szkielet łucznik to znaczy. Kolejne szkieletki, szkieleciki rozwalone i to nawet wiązka błyskawic jakaś się posypała. Czy ja mam w ataku tą wiązkę błyskawic, czy co? A może pomocnica ma? Nie, pomocnica ma zwykły łuk. Albo strzała ognia, albo strzała zimna, więc nie wiem, kto generował tu błyskawice. Może jakiś sługus został? Jeszcze te błyskawice przez całą mapę przeleciały? Normalnie nie wiem, co tam się działo. Idziemy dalej. Trzeba znaleźć przejście na mroczną knieję. Na mroczną knieję. Oczywiście to bierzemy. Miksturki wytrzymałości, miksturka życia. I można balować dalej. No, to znaczy balować, no po prostu komfortowo grać. Okej, ta strona. No to chyba się łączy, tak? Więc nie będziemy musieli się wracać. Potworek jest jakiś? Uwaga, uwaga. Nie ma. No niestety, takie rzeczy też się zdarzają. A idziemy do góry. Studnia, ta studnia właśnie się regeneruje. Chyba na 3 razy jest, jak 1 czy 2 to się zregeneruje po jakimś czasie. Nóż do rzucania. Niestety nam się nie mieści. Dlaczego? To wyrzucimy. Nóż do rzucania weźmiemy. Ciężka zbroja. Ciężka skórzana zbroja też może być bardzo dużo warta. Tak sobie myślę. Nie no, do miasta się na szybko wrócimy. No i po prostu jeszcze zobaczymy do Chersey, czy ma tą fajną zbrojkę. To wyrzucamy, to też. I to raz, dwa, trzy. Patrzymy, co tu jest. Uwaga, uwaga. O, jeden ze zręczności coś. No to oczywiście lepiej poprawna obrona. To zostawiamy. To tutaj wsadzamy. Wszystko jest. Manę wywalamy z zyskiem. 200, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Level wbiliśmy i musimy... O, już zapomniałem nawet, że mieliśmy go rozdysponować odnośnie punktów. Zaraz to zrobimy właśnie w mieście. Dobra, to nam nawet niepotrzebne. Kasa do skrzyni, pyk. Który level? Level 9, czyli A. Oczywiście do żywotności można jeszcze trochę. Tak, do 200 życia. Tutaj... Dajmy oczywiście święty ogień, później na 12 poziomie jeszcze troszkę, ale na 12 poziomie będzie zapał. No, jeszcze trzy levele. Idziemy do Chersey, zobaczymy, czy ma już tą zbrojkę, taką, na której nam zależy. Nie ma. Tym razem 3-slotowa tarcza. O, na Ralord Tala już mamy. Taka tarcza też jest dobra, pomimo, że tylko 13 pancerza. Jak lepszą znajdziemy, to tą wywalimy, tamtą weźmiemy. Jakbyśmy mieli te szmaragdy, to byśmy zamienili tą na taką. Tylko jeszcze jedną i byśmy wyrzucili tych szmaragdów, byśmy mieli odporności wszystkich po 20. Zawsze na początek to jest dużo. Okej, tu chyba nic nie ma. Tu też. Ładnie to jest zrobione. Tu też. Dobra, więc wracamy się z powrotem. Naprawiać nie trzeba, bo nic nie mamy popsutego. Trzeba korzystać z tego, co jest. Wracamy do podziemnego tunelu i bierzemy zwój identyfikacji, zarówno jak i ciężką skórzaną zbroję. Kusza nie jest na pewno dużo warta, szczególnie biała. Okej, nie sugeruję oczywiście, że szara jest lepsza. Odnośnie sprzedaży przedmioty eteryczne są bardzo słabe, ale odnośnie najemników czy statystyk, no to naprawdę są super.
Amulet bierzemy. Tam jest kilku wrogów, ale to nieznaczne. Tu jest przejście do mrocznej kniei. Jeszcze tu może być kilku. Przejdziemy się, ale chyba nikogo tu nie będzie, tak? Nikogo tu nie ma. Zobaczymy, co czeka nas w mrocznej kniei. Oczywiście żaden gałęzioręki nie będzie dla nas problemem. My jesteśmy tacy super. Możemy w tą stronę zarówno iść, jak i w tamtą. Wolę w tą. Bierzemy sobie. Okej, okej. Suniemy dalej. No i obozowisko. I ten święty ogień tu się może rozwinąć i robić pogrom. Nie będę musiał nawet atakować tych wrogów, tylko bić szamana. Dwa ataki, taki diablik pada. Czy nawet czasami mniej, czasami więcej. O, szmarak. O to mi chodziło, do broni wrzucę. Ale przynajmniej są potrzebne dwa albo trzy. Taki jeden to za bardzo kopa do obrażeń nie da. Poza tym, że żywioły wszystkie się kumulują. Wszystkie żywioły, jakie byście mieli w broni, kumulują się zarówno z poświęceniem, jak i z tą aurą, co tu mamy w tym przypadku świętym ogniem. I to jest najlepsza aura na normalu. Oczywiście taką, którą możemy rozwinąć, bo jest jeszcze na którymś tam poziomie, patrzcie, po dwa ataki, a ten na ile raz? Dwa. No też na dwa. Jest też święty wstrząs. Gdzieś tu jest. Tutaj chyba nie. Tutaj. Tutaj święty wstrząs na 24, ale 10 punktów go raptem zrobimy i co, już musimy kończyć grę na poziomie trudności normal. Kaptur bierzemy, tutaj to bierzemy i w sumie tylko tyle. Zwój infusa bierzemy, potrzebny nam, drzewo promieniuje magią, bo to jest no drzewo magiczne, że tak to powiem prosto, prostym językiem prymitywnym. No, zanieść zwój infusa do Akary, uczynimy to wkrótce, tylko najpierw musimy odkryć tą całą mapę i pokonać większość potworków, które na niej występują. Nastała niezręczna cisza. O, tu jest chyba boss? Nie. To jest zwykły ten, jakoś tu ciemno się zrobiło. O, tu jest jeszcze kamień, który naprawdę, którego zawsze prawie coś dropi. W 95% przypadków. No i teraz tu nie muszę walić każdego, mogę iść z aury, aż szamana bić, a reszta niech pada z tej aury jedynie. Jeszcze tu jest jeden szaman? Chyba nie. Ale są na pewno łucznicy, których tu bijemy. Jak zapał weźmiemy, to szybciej będą padać potworki, większa szybkość ataku będzie, skuteczność ataku, a także nie będziemy okradani w przypadku 8% życia za każde trafienie. I to naprawdę wtedy zobaczycie, jak życie jest dobre. O, brylant. Przerzucimy się na siłę, będziemy dawać na siłę, tam do 51, żeby bazowej, żeby unieść zbroję karacenową. Zbroja karacenowa może być nawet w pierwszym akcie, jak nabijemy tam chyba 17 czy 18 poziom. Oczywiście to jest bardzo trudne, nawet z players 8, ale no czasami się udaje. Ja nie gram na żadnych komendach, chcę po prostu normalnie przejść, tak jak się zwykle przechodzi. To jest moim celem. O, nawet tutaj, no i widzicie, jak to dosłownie ma taką samą, ta kapliczka ma taki sam efekt, jak ta miksturka wytrzymałości, tylko po prostu o wiele dłużej czasu trzyma. Razy 2 czy razy 3. Może nawet razy 4, ale nie pamiętam. Przejście tu jest na 100% na czarne moczary, więc tu raczej przejdziemy. O, właśnie takie coś. O nie. Nie ten domek podobny, ale z takim poddaszem troszkę. Kolejne obozowisko. Tak, kolejne obozowisko. Będzie tu rzeźnia. Jak ja tu fejdę wszystkich rozwalę, to naprawdę się zdziwią, co tu robią. Okej, bardzo ładnie. Nie ma tu żadnego potworka już. Wszystkich pokonaliśmy. Jest tu coś ciekawego? Do wzięcia nie. Tylko jedynie zwój identyfikacji. O, idziemy dalej. Zwykła skrzynka, nie jest zamknięta i nie potrzeba klucza, żeby ją otworzyć, a przeważnie skrzynki zamknięte mają i tak o 50% więcej szans w każdym przypadku, że coś z nich wyleci. Oczywiście chodzi o przedmiot, czy tam kasę, jakąś rzecz, niż skrzynki otwarte. Przypadkowo zespawnowane w dodatku. Okej, teraz tak troszkę bliżej krawędzi tej środkowej, ale i tak jakiś tam potworek może być. A, to takie o, kolczaste biesy, nic mi nawet nie zrobią. Gdzie jest boss? Dwa ataki po bossie. I tu pierścień, i ta miksturka, i jedyneczka. Idziemy dalej.
Wszystko odkryte, to tego nie biorę, odporność na ogień nie jest mi potrzebna. Gałęzie ręki jego ekipa walą z ognia, ale oni bardzo łatwo padli, bo paladyn jest mocny i nie mają nawet szans z niczym. No i okej, idziemy dalej, tu jest wiele różnych rzeczy. Kolczasty bies, bardzo ciekawy potworek. I punkt nawigacyjny, znowu bym zapomniał. Szczęście, że był blisko, rozsłuchnijmy. Wracać jeszcze nie muszę. Odkryję całą mapę, wrócimy. A, odcinek, widzę. Nie, jeszcze spokojnie zrobimy kamienne pola, bo to niewiele jest do zrobienia. Tu całą mapę obejdziemy. Też jest tu niewiele, widzicie. Portalem czy tam punktem nawigacyjnym się wrócimy do miasta, później do kamiennych pól i wszystko ładnie wyeksplorujemy. A w następnym odcinku ruszymy poprzez czarne moczary w różne odmęty akcji. Jeszcze kilku potworków tutaj tu chyba pułapka była. O, skrzynka wypadła. Tarża, no to dla paladyna bardzo dobre. Czy ma odporności? No nie mamy miejsca. Zaraz zobaczymy, czy ma odporność. A to jakieś buty słabe. Jakie? Pęknięty przedmiot. Tarża jest taka. Wszystkie odporności 5 i 2 miejsca na klejnot. W sumie mógłbym tu jeszcze dwa brylanty wrzucić, ale to 5 jest mało. Nie no, powrzucam i tak. Będzie dobrze. Chociaż 5, no kurczę, bardzo, bardzo mało. Ale i zawsze jak wrócimy po 6 to 11 plus 5, 16 do wszystkich odporności to jest coś. Na pewno na początku nam wystarczy. I dobra, idziemy punktem nawigacyjnym, tu już nic nie ma do miasta. I wreszcie uwolnimy w tym odcinku Deckarda Cain'a i będzie nam identyfikował przedmioty za darmo oczywiście. O, widzicie, 500 za tą zbroję, super. O, odporność na trucizny i 10 szybkie rzucanie czarów. Trucizny są fajne. Pomimo, że... A, kasę tą pogardzę, to co tam. To oczywiście 7. Ale i tak nie chce mi się na pomocnicę zakładać, bo ona jest słaba. Najemniczkę właściwie. To mogę wrzucić tu i od razu z tego korzystać. Wszystkie odporności 5. To sprzedać, tu jeszcze większa obrona jest. Tak byśmy zrobili. To bierzemy to tutaj, to tam. Akara czy to odczyta? Czekajcie. Udaj się do kręgu kamieni, tak Akara to odczytała. Zaraz zobaczymy, w jakiej kolejności mamy na te kamienie, tych kamieni dotknąć, żeby odpalić to wszystko. Jest tu zbrojka, zaraz zobaczymy. Dwuslotowa, dwu czy trzyslotowa? Dwuslotowa, ale dwuslotowa też jest ok. Bierzemy sobie 10 życia tracimy. Ale dużo obrony zyskujemy. Ile jest obrony? 48. Jakieś jeszcze może rubiny się trafią i będziemy po prostu nie do ruszenia. Tak jak wedle założeń to, tą zbrojkę dajemy naszej najemniczce, a tą, która ma pierwotnie, wywalamy w diabły. I troszkę kaski, o 1000, no i mamy 4500 kaski, widzicie, już wszystko mamy super. Super ekstra odporności troszeczkę nam wzrosły, patrzcie. Najmniejszą mamy 11, więc też nie jest źle na początku gry. Idziemy sobie teraz na czarne, kamienne pole. Przy tym kręgu. I odpalimy w kolejności te kamienie. Okej, jesteśmy przy tym. W jakiej kolejności? Odpalamy więc tak. Dół, troszkę góra. Bok, góra, tak, czyli jeszcze raz, dół, góra, bok, góra, bok, czyli to, góra, bok, góra, dół, ok, odpalone, znajdź i uratuj Deckarda Cain'a. Jak już odpaliliśmy ten portal, z ekwipunku zniknął nam ten zwój infusa i możemy teraz uratować Deckarda Cain'a. Będzie tu jeszcze ciekawy boss do pojedynku, Grizzward, z którym zobaczymy, czy tam się uda coś zrobić. O, wielki talizman. Na początku nam wypadł, ale bardzo słaby, i to wielki, który praktycznie nic nie miał. Więc nie opłacało się go nawet trzymać na samym początku gry. Mały to może bym trzymał jeden do minimalnych, maksymalnych obrażeń, ale ten zdecydowanie nie.
Przejść tu bez problemu. Na ile hitów Grizzword? Boss na 2, Grizzword. Ile celnych? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ona 7 hitów i jeszcze level. Na końcu odcinka rozdysponujemy umiejętności. Skimitar. Skimitar. Czym to chciał? No zobaczymy. Szyszak. Bierzemy. To bierzemy. Szczękowy kaptur także i to. Na razie dookoła, później w środku. Dekarda Kane, napatrzcie jak jesteśmy w zbroi, już ładnie ubrani, jak prawdziwy święty wojownik. I to bierzemy też. I to bierzemy też. I idziemy dalej. Z przewagą tu szkieletów, oczywiście i tych klanów. Koników, klanów krwi, klanów księżyca. Noga Wirta też może służyć za broń. Z miejscem na klejnot, jak nie macie innej. Oraz do robienia krowiego poziomu, której tak będziemy przechodzić sobie w tej serii. Za każdym razem, gdy pokonamy Bala i skończymy poziom trudności. Okej. Tu muzyczka z Diablo 1, słyszeliście, naprawdę super ona jest. Nastraja pozytywnie. I w Diablo 3 w mieście jest, i tu w Diablo 2 w Tristram, i zwykłym w mieście. Super. O, kolejny brylant. Wiecie co to znaczy, włócznia, krótki łuk. Że włożymy sobie tutaj, czy bezpośrednio można włożyć? Tak. I mamy wszystkie odporności 17. No, widzicie więc. Bardzo, bardzo ładnie. Tak, mamy odporności, więc już ciekawie. Pokonamy tych... czempionów. Nie wiem, czy wolę jak są... szamani, czy jak są szkielety. No, nie wiem. Berdysz, nie. To bierzemy to. Tu bierzemy to. I uwalniamy jeszcze to. Uwalniamy Dekarda Kane'a, całą mapę. Obeszliśmy dookoła. No właśnie, Dekardzie Kane, odejdź szybko. Nie możemy wejść w niego, w jego portal. Musimy odpalić własny i w mieście. Będę dla ciebie za darmo identyfikował przedmioty. No, lubię ten tekst. Niestety nie mogę nic zrobić, żeby zapobiec wszelkiemu zgiełku i zdobycia miasto Tristram. To tam nieważne. No i chyba w 30 minutach się wyrobimy. O, coś dostaliśmy od Akary. A jakie zlecenie zadania? Zadanie Karda Kane'a zostało wykonane. A tu jeszcze poszukaj wieży na czarnych moczarach za mroczną knieją. Dobra, więc... oj, bardzo słaby, nawet małego bym nie wziął. Skimitar do 7 też nie. To odporność na zimno 10. O, ale my mamy to, więc pomocnicy damy. To słabe. To też. OB, nie OI. Wrzucamy pomocnicy to, oto wywalamy im, ale przez statystyki. I ponad 3000 kasy mamy, tak? 3200 nawet. Już nawet nie musimy patrzeć, czy jest jakaś zbroja. No chyba, że 3 slotowa, ale to będzie bardzo ciężkie. Hełm mu też nie musimy patrzeć. Jedynie 3 slotowa zbroja. Oczywiście pierścieniowa, ale nie ma jej teraz. Nic tu też takiego innego nie ma. Możemy sobie kupić jakieś rzeczy. To jest dobre, to jest w miarę, ale budki jakieś lepsze. Tu jest dwuslotowa. Budki to chyba nie u... nie u Chersi, tylko u Gihida. On ma takie bardzo fajne budki. Nie hazard, tylko handel. Jakieś ciekawe możesz mieć. No niestety nie masz. Poczekam na jakieś, które będą. Tu dwuslotowa, ale mamy teraz lepszą. To jest ciekawy pas. Zimno 8. My mamy trucizny 5, to wolę to. Hazardzie też, tylko strasznie zdziera z tego hazardu. Zobaczcie, co tu będzie. O, takie możemy mieć. 2000, dobra, bierzemy. O, nawet nie takie słabe. Może obrony więcej i tak dalej. Kosztowały tylko 2500, super. Te sprzedajemy i taką zbroję możemy. I pas możemy, ale mamy ten lepszy, więc na razie nie będę ryzykował. Chyba, że ciekawe, co można super tu dostać. Jeszcze rękawiczki bym zmienił, ale to na razie buty były takie beznadziejne. Poszukaj Malusa Horedrim w koszarach klasztoru. Jednak uważaj na strzegącego go kowala. Tristram to już wyeksplorowane całe, percepcja dokonana, więc teraz rozdysponowanie punktów umiejętności. Tu oczywiście żywotność, tak? Tak, do 200 średnio. Damy. Do 200 albo do tego, aż pierwszy punkt damy w zapał. Oczywiście teraz jeszcze te. Dajemy to, dwa punkty cały czas. I jakie obrażenia mamy? Uwaga, uwaga. 40-70, naprawdę super. Obrażenia poświęcenie razem z tą aurą.
Świętego Ognia, tak myślę sobie, jakąś broń bym tu mógł z miejscami na klejnot dać, tylko nie miałbym co w nią włożyć. Oczywiście to i jakieś runki tam, tal bym mógł włożyć ze dwie, ze trzy, ale na razie nie mam takiej możliwości. Fajnie, że już 300-towa tarcza jest, to mamy troszkę z głowy. I tu mamy tarczę z odpornościami. Słabą, ale zawsze jakąś. Więc tu odporności fajne, najgorsza 17, najlepsza 28. No i w tym momencie chyba byśmy zakończyli odcinek w następnym. Tak jak mówiłem, zaczynamy od eksplorowania czarnych moczarów w poszukiwaniu wieży, jamy, a także punktu nawigacyjnego i przejścia na dalszą lokację, wyżynę Tamoe. Więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!